Przyjmijcie ode mnie naprawdę najszczersze życzenia w ten wasz wyjątkowy dzień. Pomyślności, życzenia radości z tego, że jesteście nauczycielami. Bo to, do czego jest zobowiązuje. Jesteście po prostu elitą i tak też powinniście się czuć i tak powinniście być oczywiście też traktowani. Przyjmijcie moje życzenia, aby wasza praca nie poszła na marne, abyście byli ludźmi zadowolonymi z tego, co wykonujecie i żebyście czerpali satysfakcję z bycia nauczycielem, aby to słowo dużo znaczyło. Chyba nie przesadzę, jak powiem, że czekałem na to wiele lat. Warto było czekać. Cieszę się, że jestem w takim gronie z panem wójtem, z radnymi, ale i również z państwem. Bo jesteście państwo dla nas bardzo ważni. Doceniamy waszą pracę. Wiemy, ile zaangażowania własnego to kosztuje. Bardzo dziękuję w imieniu Rady Gminy Bełchatów za poświęcony trud. Za trud włożony w wychowanie naszych dzieci z gminy, z terenu gminy Bełchatów. I życzę wszystkiego dobrego na następny czas. Dziękuję bardzo. Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich nauczycieli, ale też i pracowników obsługi szkół. Szczególny dzień, coś na ten temat wiem, bo sam 10 lat przepracowałem jako nauczyciel zarówno w szkole gimnazjalnej, jak i w szkole ponadgimnazjalnej. Wówczas, więc wiem, co czują ci nauczyciele, ci pracownicy. Cieszą się, bo to jest dla nich bardzo ważny dzień. Dla gminy Bełchatów ten rok był bardzo trudny, również w oświacie? Zdecydowanie. Problemy finansowe gminy Bełchatów, które są, one siłą rzeczy dotykają wszystkie jednostki, dotykają, a szkoły są jednostkami finansowanymi z budżetu samorządu, z budżetu gminy. Stąd też na pewno szkoły to w jakiś sposób odczuły, ale robiliśmy wszystko, aby zminimalizować te dotkliwe cięcia, które już w budżecie zaszły i będziemy się starać jeszcze bardziej, choć no, prognozy nie są najlepsze. Subwencja oświatowa została, już wiemy, obcięta o ponad 1 300 000. No i w takiej sytuacji będziemy musieli udźwignąć podwyżki dla nauczycieli w wysokości prawie 10%, zwiększone dodatki za wychowawstwo, ale osobiście uważam, że jak najbardziej nauczyciele powinni więcej zarabiać. Tylko jako samorządowiec chciałbym, abym miał wsparcie ze strony rządu na te zwiększone zapotrzebowanie szkół. Łatwo nie będzie, ale dzisiaj możemy cieszyć się nagrodami wójta i nagrodami dyrektorów. Tak, no tradycją stało się, że na Święto Edukacji Narodowej są przyznawane takie nagrody. No również skorzystałem z tej możliwości, przyznałem nagrody dla dyrektorów i dla nauczycieli. Dyrektorzy przyznali nagrody nauczycielom. W tym roku może one są odrobinę skromniejsze, ale skoro wielu kwestii dotyczą te oszczędności, wielu warstw, wielu obszarów, no to również ten obszar też musi jakoś to odczuć, ale nie jest aż tak źle.
nie ma sensu patrzeć wstecz. Czas nieubłaganie przede mną ucieka, a ja nie chcę za nim biec. Pragnę się zatrzymać, spełnić swe marzenie, mam marzenie, jesteś ty. Jak cudowna muza, dajesz mi natchnienie, kolorujesz nocy i dni. Prawdziwa miłość to ty, to właśnie ty. Prawdziwa miłość.